Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym śniadaniu Klastera. Dzisiaj gościmy firmę Apple IT, która to partnerem Klaster jest od 2023 roku, a od ponad 15 lat działa w ramach grupy kapitałowej Apple Holding. Porozmawiamy dzisiaj o innowacyjnych rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji w dziedzinie symulatorów stomatologicznych, a także zastanowimy się nad perspektywami dalszego rozwoju. Moim i Państwa gościem jest Ignacy Chęciński, Sales Manager, który opowie nam o możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji. Wiem, że później dołączy do nas Pan Stefan Dunkowicz, który jest specjalistą technicznym i trochę rozwinie ten temat. Ja mam na imię Grzegorz, zajmuję się komunikacją i IT w klastrze. Witam Państwa raz jeszcze. I może zacznę od takiego pytania, które zadaję już od jakiegoś czasu wszystkim naszym gościom na śniadaniach. Co sprawiło, czy dołączyli Państwo do klastra? Czy korzystają Państwo z tych zasobów, które klaster udostępnia? Pewnie. Także jeśli chodzi o klaster, jak najbardziej cały czas aktywnie korzystamy. Jest to miejsce, które zrzesza dużo nowoczesnych, innowacyjnych firm, dużo ciekawych startupów i tak naprawdę naszym celem jest dawanie inspiracji oraz czerpanie też różnych fajnych pomysłów od wielu ciekawych osób, które są tutaj dostępne, więc to jest taki główny cel, główna idea i bardzo się cieszymy, że możemy być członkiem tutaj tego stowarzyszenia. Do początku dopytam, jakie są główne obszary Państwa działalności, bo jakby wiem, że skupiają się Państwo na software'ze w obszarze medycyny, prawda? Nie tylko tutaj stomatologicznym. Tak, generalnie jesteśmy firmą programistyczną, która zajmuje się dedykowanym oprogramowaniem. Mamy dość duże doświadczenie właśnie w sektorze medycznym. Jeden z projektów chciałbym dzisiaj pokazać na tym spotkaniu. Natomiast tak naprawdę mamy też szeroko rozwinięte kompetencje w dziale telekomunikacji, telekomów. Także staram działać się obszernie i, że tak powiem, robić soft szyty na miarę na potrzeby naszych klientów. Panie Ignacy, ja w takim razie nie przedłużam, oddaję panu głos, a państwa tak jak zwykle zapraszam do dyskusji i zadawania pytań w czasie tego spotkania. Pewnie. Także chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze symulatorów stomatologicznych. Będzie to prezentacja, która obrazuje tak naprawdę możliwości XXI wieku, jeśli chodzi o naukę oraz edukację młodych, że tak powiem, stomatologów. Natomiast przejdźmy też właśnie na chwilkę tutaj o nas. Jesteśmy firmą, która liczy ponad 200 programistów, z czego 1/3 to są osoby na stanowisku seniorów oraz ekspertów. I z powodzeniem wdrożyliśmy ponad 100 projektów dla klientów z Polski oraz zagranicy. I takim jednym z tych projektów jest projekt, który nazywa się Cymodont Dental Trainer. I czym jest w ogóle ten cały Cymodont? Wyobraźcie sobie Państwo symulator Formuły 1 tak naprawdę, gdzie możemy wygodnie zasiąść w fotelu, mamy skrzynię biegów, pewien program, który w sposób 1:1 obrazuje, jak taki samochód bolid zachowuje się na torze. Bardzo podobna analogia jest w przypadku Cymodont. Dotyczy tylko ona studentów, młode osoby, studenci, że tak powiem, którzy praktykują, zasiadają, mogą usiąść do specjalnego urządzenia, gdzie trzymają w jednej ręce wiertło, w drugiej ręce lusterko. Są to narzędzia całkowicie, że tak powiem, wirtualne. One są podłączone do sensorów ruchu i w tym momencie jest możliwość taka, aby za pomocą siły nacisku obrazować, w jaki sposób zachowuje się ząb. Czyli jakby obrazując to, w jednej ręce jest wiertło, w drugiej lusterko i w sposób wirtualny i z pomocą siły nacisku jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ludzki ząb zachowuje się w normalnym życiu. Jak to tak naprawdę wygląda? Na pierwszym etapie otrzymujemy zdjęcia w formacie DICOM. Jest to format, który otrzymujemy bezpośrednio z zdjęć z tomografów oraz rezonansów komputerowych i zamieniamy to na format NRRD, czyli format 3D. Natomiast jest to dalej format, który jest mało przystępny dla ludzkiego oka. Sieci neuronowe wyodrębniają szkic danego zęba i zamieniają go na format STL. Format STL jest to format, który już może być, że tak powiem, użyty w komputerze. Natomiast pytanie, jak ci studenci mogą wiercić w tym zębie w sposób wirtualny, przebijać się przez wszystkie warstwy zęba i sprawdzać, w jaki sposób on zachowuje się w prawdziwej naturze. No tutaj już wchodzą sieci neuronowe, które tak naprawdę idealnie odwzorowują strukturę danego zęba, aż od korony, aż po same korzenie
korzenie zęba i to jest generowane do formatu Cymodont. Tak naprawdę to jest cała tego filozofia, czyli możliwość przyjęcia pozy, która zachowuje się w normalnym życiu w sektorze stomatologicznym, wzięcie do ręki wiertła, lusterka oraz operowanie w wirtualnym świecie na zębie, który jeden do jednego odwzorowuje prawdziwe możliwości stomatologiczne w zwykłym życiu. I jak to w ogóle tutaj wygląda? Na wejściu są skany. Skany to jest obraz, który trafia bezpośrednio właśnie z tomografów, z rezonansów i sieć, przepraszam, neuronowa zamienia to na szkic, który jest widoczny po prawej stronie. Jest to szkic, który później zamienia się w format 3D. Jest to tyle też fajne urządzenie, że sieć neuronowa od razu wychwytuje pewnego rodzaju defekty, czyli jeśli są pewnego rodzaju dziury, problemy, są jakieś niedociągnięcia, że tak powiemy, problemy tutaj natury zdrowotnej, sztuczna inteligencja od razu je zaznacza na tym szkicu i ten szkic później trafia do studenta, który może operować. I tak właśnie wygląda wirtualne wiertło. Wirtualne wiertło jest podłączone do sensora ruchu, który tutaj widzimy, jest zakończony tym czarnym kablem. Przeważnie studenci w prawej ręce mogą trzymać, w prawej ręce trzymają wiertło, a w lewej lusterko. I tak to wygląda. Wszystko tak naprawdę dzieje się w powietrzu, w sposób wirtualny, a cały efekt tego jest pokazany na ekranie. Jest to po prostu szczęka oraz żuchwa. I w momencie operacji tutaj takich elementów właśnie uzębienia możemy przebijać się bez wszystkie warstwy zęba, nakładać plomby. Także jest to, że tak powiem, bardzo fajny sposób edukacji. Dlaczego też mówię, że jest to pewnego rodzaju innowacja? Jest to innowacja dlatego, ponieważ studenci, i powiem inaczej, profesor nie jest dedykowany tylko do jednego studenta. Takich maszyn, powiedzmy, na sali jest 15-20. W tym momencie na raz 20 osób może zająć się operacją oraz nauką tutaj stomatologii, i to wszystko, efekty takiej pracy, trafiają do jednej osoby, do profesora, który później na spokojnie może wszystko przejrzeć, odtworzyć przebieg takich zabiegów i ewentualnie tutaj powiedzieć uwagi bądź sugestie odnośnie pracy swoich podopiecznych. Także uważam, że jest to pewnego rodzaju innowacja, tak, w XXI wieku. Już nie potrzebujemy szkolić się na żywym organizmie, tylko możemy sobie to zobrazować w sposób jeden do jednego i tak naprawdę mieć efekty już na bardzo wczesnym etapie edukacji. Chciałbym tylko powiedzieć, że to jest przykład stomatologii, natomiast jeśli chodzi o różnego rodzaju symulatory, to jest tak naprawdę początek i zauważamy coraz dalszy rozwój, coraz większą tutaj potrzebę właśnie tego typu rozwiązań, które są całkowicie bezinwazyjne, a dostarczają wielu ciekawych doświadczeń i pozwalają kształcić młodą kadrę tutaj medyków, lekarzy w sposób bezinwazyjny. Więc uważam, że to naprawdę jest przyszłość tutaj tej medycyny. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację. Chciałem pokazać właśnie taką ciekawą zajawkę możliwości, które nam stwarza sztuczna inteligencja w XXI wieku. I jestem oczywiście otwarty na pytania tutaj z Państwa strony. Jest też nasz specjalista Stefan Dunkowicz. Dziękuję za to krótkie przedstawienie tego symulatora. No właśnie, bo tutaj wspomina Pan o tej sztucznej inteligencji. Tak zastanawiam się, jaka jest przyszłość takich symulatorów? Czy według Pana będzie przybywało takich urządzeń, nie tylko jeżeli chodzi o sektor stomatologiczny, ale ogólnie całą branżę medyczną? Czy jest to przyszłość edukacji? Tak, mi się wydaje, że to zdecydowanie przyszłość edukacji. Ostatnio też mieliśmy rozmowę na temat symulatorów dotyczących pracy serca, więc ten obszar cały czas się rozwija, pojawiają się coraz to nowsze pomysły, coraz to nowsze obszary tutaj w sektorze medycznym i wydaje mi się, że to będzie przyszłość tak naprawdę tej medycyny, bo nie oszukujmy się, mimo wszystko możliwość edukacji kilkunastu osób tak naprawdę w jednym momencie, gdzie można później odtworzyć efekty takiej pracy i co dzieje się w sposób całkowicie nieinwazyjny, jest na pewno pewnym przełomem tutaj w nauce. Tutaj, przepraszam, pani Iwona zadała pytanie, czy fantom odczuwa ból w pracy z pacjentem? Jednak jest to istotne.
Nie, taki fantom bólu co prawda nie odczuwa, to też nie do końca fantom, ponieważ te wszystkie wiertła i lusterka, one są, że tak powiem, poruszają się całkowicie w powietrzu. One są tylko podłączone do sensorów. Do sensorów, które za pomocą sztucznej inteligencji pokazują, jak zachowuje się dany ząb. Czyli jak bierzemy to wiertło, to tak, możemy przewiercić się przez wszystkie warstwy zęba, widzieć te wszystkie warstwy zęba, operować na nich. Natomiast bólu ten fantom nie czuje. Później, że tak powiem, odpowiedź jest tutaj od stomatologa, profesora, który stara się nas nakierować, co było zrobione nie w porządku, gdzie były elementy bólowe, że tak powiem, w tej całej operacji. Natomiast nie ma informacji zwrotnej odnośnie stricte samego bólu. W porównaniu z innymi symulatorami stomatologicznymi, jeżeli takie są w ogóle na rynku, jakie są jego główne zalety tutaj pod kątem symulatora Simodont? Jak w ogóle, czy w ogóle ten rynek tych symulatorów stomatologicznych jest duży? Jak Państwo to oceniają? Nie, rynek nie jest duży. Jest to tak naprawdę branża, która cały czas się rozwija. Plusy Simodont na pewno są takie, że jest to program, który działa na dużą skalę, czyli tak naprawdę pozwala. Te wszystkie symulatory są zintegrowane z jednym tutaj komputerem osoby, która to prowadzi, więc jednocześnie można szkolić dużą ilość osób. Jest to oszczędność czasu, pieniędzy i tak naprawdę daje dużą swobodę w działaniu zarówno studentów, jak i profesorów. Także to jest coś, co wyróżnia Simodont i wydaje mi się, że dlatego jest coraz bardziej tutaj coraz częściej używany. Czyli jest to już produkt, który jakby finalnie funkcjonuje w jakichś uczelniach na terenie Polski? Czy jest to Tak, produkt, który dokładnie. Państwo. I nie tylko na terenie Polski, ale również i za granicą. Tak, dokładnie tak. To jest produkt, który działa w Polsce oraz jest też za granicą, dokładnie tak. A czy są jakieś możliwości, powiedzmy, personalizacji tych szkoleń z wykorzystaniem tego symulatora? Czy chodzi mi tutaj między innymi o to, czy w jaki sposób też. Powiedzmy, nauczyciele, profesorzy mogą analizować to, jakie postępy studenci robią przy wykorzystaniu tego symulatora. Tak, jeśli chodzi o personalizację. Jest możliwość tak naprawdę operowania na całej szczęce ludzkiej, ale jest też możliwość wybrania konkretnego modelu zęba i wtedy uczeniu się bezpośrednio, powiedzmy, na danym zębie. Jeśli chodzi o postępy takich operacji, to cały, że tak powiem, tutaj przebieg jest cały czas zapisywany i wysyłany do profesora. Także można sobie historię, że tak powiem, tutaj operacji odtworzyć i później cały czas patrzeć, poprawiać jakość swojej pracy. A tak jak wspomniałem, całość ludzkiej szczęki jest zapisana tak powiem, z podzieleniem na każdy ząb z osobna. Także w momencie, kiedy dostajemy powiedzmy taki feedback od profesora, że dany ząb został źle zoperowany, możemy w tym momencie wybrać ten jeden konkretny element naszego uzębienia i nad nim tak długo pracować, aż w końcu dojdziemy powiedzmy do perfekcji. Także jest to też duży Czyli plus. możemy wrócić do tych błędów i poprawić. Czy tutaj ten system też w jakiś sposób podpowiada nam, w jaki sposób tych błędów unikać w czasie na przykład tego szkolenia, działania na tym systemie? Nie, jeśli chodzi o taki system, który informacji zwrotnej natychmiastowy, tego w tym programie nie ma. Są tam wgrane, że tak powiem, zarówno elementy graficzne, jak i teoretyczne, które mówią sporo na temat uzębienia i można cały czas się w tym elemencie kształcić. Natomiast i tak finalny feedback zależy dużo od No to profesora. tak. A to robisz też? Słucham, a zaraz no za duże. Halo, halo, pan Paweł Bielenik, nie. Nie wiem, czy to było pytanie, pewnie nie, ale mamy pytanie na czacie od pana Tomasza. Ja pozwolę sobie przeczytać, bo też troszkę do tego chciałem nawiązać. Mianowicie, czy wasi programiści muszą mieć wykształcenie stomatologiczne, jakąkolwiek wiedzę domenową w temacie symulacji? Czy to jest coś, co nabywa się w trakcie pracy? Jakich języków programowania? Technologii używają Państwo do zaprogramowania symulatora? To są właściwie dwa pytania. I to, do tego chciałem nawiązać, bo rozumiem, że no, przygotowanie takiego urządzenia wymaga tutaj specjalistycznej wiedzy. Czy Państwo się współpracują ze stomatologami przy projektowaniu tego urządzenia, czy po prostu sami Państwo też taki knowledge starają się zdobyć? Pewnie. Jeśli chodzi właśnie o pytanie takie stricte techniczne, głos przekażę do Stepana. To jest nasz programista, który pracował przy tym projekcie, także
Stepan, oddaję Ci głos i możesz tutaj w tym elemencie się wypowiedzieć. Okej. Będzie rozumiał język angielski, bo mój polski nie bardzo dobrze. Okej. No, guys that actually work with that program, with that service, do not require any knowledge on specific stomology area. That is not required at all. It's all about building of a 3D model with intelligent network libraries, and actually, two main parts. First of all, it's a rendering and building of the three models based on input images, and then it's a front-end part. It's actually about rotating of this three model in different ways and different scales, and how we call it in our project, choosing of area of interest. So to say, we can choose hardware actually requires as an input, for example, 3D model, and then we can just upload it to hardware and work with that. By the way, I want to add that these instruments, this hardware, it's it's actually this company Nissin. It's part of a company that is responsible of building of for building of airplane cabin simulators. Therefore, quite some hardware. It's quite specific, and they use it from there. So it's quite significant thing. But anyway, stack is stack is Java. On the front, it's React, JS, and intelligent network libraries. Dziękuję. Ja jeszcze może też trochę nawiążę do tego, jakie są Państwa dalsze plany względem tego urządzenia, jakie są plany rozwoju, czy może też dostrzegają Państwo jakieś wyzwania, nawet nie tylko w branży stomatologicznej, podpowiedzi, na które mogliby Państwo przygotować właśnie jakieś odpowiednie rozwiązania tego typu. Jeśli chodzi o dalsze możliwości rozwoju, to powiem tak. Projekt na chwilę obecną jest kompletny. Oczywiście cały czas trzeba go utrzymywać i, że tak powiem, rozwijać. Natomiast on działa, funkcjonuje. I jeśli chodzi o dalsze elementy tutaj rozwoju, to na pewno jesteśmy otwarci na współpracę z innymi symulatorami, niekoniecznie stomatologicznymi. Są symulatory serca, są symulatory operacji, że tak powiem, głowy, mózgu, także ten sektor jest tutaj otwarty oczywiście, jest jeszcze bardzo świeży, cały czas się rozwija, jak najbardziej jesteśmy otwarci tutaj na współpracę, na pomysły, nasze doświadczenie, aby po prostu się tym dzielić i ewentualnie współpracować też z firmami, które w tym sektorze się poruszają. Te sektory, o których Pan wspomniał, czy to są dopiero jakieś pomysły, czy to są już konkretne plany, które by chcieli Państwo realizować, takie jak symulatory serca? To są na razie pomysły, natomiast mieliśmy już kilka spotkań z osobami, które wykonują operacje właśnie na serca, mają też fantomy, operacje na mózgu. Także są to wszystko pomysły, które są możliwe do zrealizowania. Są to pomysły, które są możliwe do realizowania. Konfrontowaliśmy właśnie to z osobami, z praktykami. Porównywaliśmy nasze obecne oprogramowanie, czyli Simodont, i jak najbardziej jest to projekt, który można wdrożyć i szkolić, że tak powiem, młodą kadrę tutaj medyczną. Jeżeli chodzi właśnie konkretnie o Simodont, czy Państwo klient może liczyć na jakąś personalizację tego urządzenia? Bo Pan powiedział, że to jest już kompletne urządzenie, natomiast czy zamawiając Państwo takie urządzenie, można jeszcze go w jakimś pewnym stopniu zmodyfikować, dopasować do konkretnego zastosowania, gdyby jakieś, nie wiem, specjalne potrzeby wynikały, nie wiem, zastosowanie tego urządzenia w konkretnej uczelni na przykład? Oczywiście, że tak.
Oczywiście, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Cały soft był tak naprawdę napisany w oparciu o wymagania, które otrzymaliśmy. Także w momencie, kiedy pojawiają się nowe potrzeby, nowe wymagania, nowy sprzęt, nowe technologie, które wchodzą na rynek, w momencie, kiedy otrzymujemy taką informację, jesteśmy w stanie jak najbardziej to urządzenie zmodyfikować, tak aby było nowoczesne, było na topie. Także pewnego rodzaju modyfikacje są jak najbardziej wskazane. Nie jest to dla nas żaden problem. No, tylko mówię, potrzebujemy pewnego rodzaju feedback, informacje, co należy tam zmienić od osób, które praktykują, które używają tego na co dzień, bo tak jak mówimy, tworzymy soft, więc dla nas to nie jest żaden problem, żadna przeszkoda. No właśnie, a jaki był ten pierwszy feedback użytkowników? Czy był on pozytywny, czy raczej były to jakieś istotne uwagi związane z ulepszeniem urządzenia, z poprawą niektórych funkcji? Tak, feedback był pozytywny. Na wstępnym etapie był to sam symulator, który właśnie w sposób 3D operował szczęk oraz żuchwę danego pacjenta. Natomiast otrzymaliśmy informację, aby móc wyszczególnić poszczególne zęby i móc też wgrać nie tylko całą szczękę oraz żuchwę, ale też dany model zęba, ponieważ jest dużo studentów, którzy podczas takich operacji mają problem z danym elementem uziębienia. Nie wiem, mówiąc szczerze, z czego to wynika, natomiast zrobiliśmy to w ten sposób, aby ten dany ząb był po prostu większy, lepiej zwizualizowany i można było pracować też nad poszczególnym elementem uziębienia, żeby później jako całość wszystko to spinało się w całość, że tak powiem, i było bezproblemowo operowane. Czy na ten moment przewidują Państwo jakieś nowe funkcje, które można byłoby wprowadzić do tego symulatora, aby był jeszcze bardziej realistyczny i skuteczny w szkoleniu? Jeszcze raz mam, przepraszam, powtórzyć, bo Czy tutaj. na ten moment przewidują Państwo, mają pomysły Państwo na jakieś dodatkowe funkcje, które sprawiłyby, że ten symulator byłby jeszcze bardziej skuteczny i jeszcze bardziej realistyczny? Na chwilę obecną czekamy tak naprawdę, tak jak wspomniałem, głównie na feedback, jeśli chodzi o użytkowników. My zajmujemy się tą częścią stricte programistyczną, także jeśli chodzi o taki rozwój funkcji tego symulatora. Czekamy głównie na informacje od studentów, od użytkowników, którzy to praktykują. My jesteśmy po prostu elastyczni. Mamy też osoby, które mają doświadczenie w tym sektorze, także nie będzie problemu, aby to zmienić. Ale tak jak mówię, sam pomysł ulepszenia nie idzie bezpośrednio od nas, tylko czekamy na feedback osób, które go użytkują, jeśli chodzi o dodanie Rozumiem. nowości, tego typu. Czyli współpracują Państwo ściśle z użytkownikami. Mam parę pytań. Dominik pyta, czy Państwa rozwiązanie jest produktem komercyjnym? Jeżeli tak, kto jest Państwa klientem w jakim modelu biznesowym? Tu chyba częściowo byśmy odpowiedzieli, ale i tak jeszcze poproszę o komentarz. Więc powiem tak, jeśli chodzi o naszego klienta, niestety mamy, że tak powiem, podpisaną tutaj umowę, także nie możemy bezpośrednio zdradzić nazwy, że tak powiem, danej firmy, która z tego korzysta. Natomiast tak, jest to produkt komercyjny, jest to produkt, który działa w Polsce, działa za granicą, jest używany również w Holandii, także jak najbardziej po prostu funkcjonuje. Jeśli ktoś miałby też pytania bezpośrednio, precyzyjne, zapraszam też oczywiście do mnie wiadomości prywatnej, można ze mną połączyć, porozmawiać. Chętnie też na ten temat opowiem, natomiast tak jak mówię, mamy też podpisaną umowę, dlatego nie możemy stricte wskazać nazwy danej firmy czy instytucji, które z nami współpracują. Przepraszam bardzo, Bardzo Dominika, proszę. nie chodziło mi o nazwę, tylko o typ klienta, czy to jest uczelnia, czy to jest firma, z jakiej branży działa. O to mi chodziło. Nie, to są na chwilę obecną, to są uczelnie. To są uczelnie medyczne, które szkolą studentów stomatologii. Także głównie to są szkoły, uniwersytety, takie placówki po prostu edukacyjne, medyczne. Mam jeszcze pytanie, panie Bożeja, trochę techniczne, dotyczące częstotliwości, na jakiej pracuje symulator. Tutaj przykładowo podaje 1 do 4 kHz. Pewnie. Także tutaj Stepan, proszę cię o pomoc. Ja tutaj na chwilkę się wyciszę i przekazuję głos do naszego specjalisty. O czym dokładnie? Jest pytanie tutaj na czacie. Witam, dopiero teraz dołączyłem i nie wiem, czy była informacja na temat jakiej częstotliwości pracuje symulator. Major client, it's actually United States and Japan, but well, this simulator is sold all over the world. That's the response. Yeah, but can you tell us
What exactly frequency does the simulator work? It's a 1 to 4 kilohertz or more, probably. That's a good question. I do not have to, I do not have an answer on that. what do you mean by frequency? How it depends to ophthalmology simulator? What do you mean actually? It's related to could integration. You please elaborate a bit on that? It's if I understand, it's related to integration imaging data from the scanner, right? Yeah. But maybe the good solution will be send this question directly to the Apple IT, and I hope you will send the answer later after the meeting. Later works directly with images that comes to as an input to it, and therefore it's not about frequency. It do not depend on some, you know, kind of broadcasting things. No, it's not about that. Panie Bożyły, nie wiem, czy to była wystarczająca odpowiedź, bo ja też troszeczkę kiepsko słyszę pana Stefana, ale myślę, że będzie możliwość pewnie podesłanie też jakichś pytań lub kontaktu na platformie współpracy bezpośrednio i doprecyzowanie tych szczegółów. Tu jeszcze mamy jeszcze jeden komentarz. Zbieramy dane obrazowania zębów z częstotliwością 1 kHz i chcielibyśmy je wykorzystać, czyli rozumiem, że pan Boże jest zainteresowany współpracą. Nie wiem, czy pan może się też tutaj jakby odezwać na forum, czy raczej może pan tylko sprawdzić. Zapraszam, jeżeli pan może. I pan Boże podaje też numer, także panie Ignacy, to też do pana, żeby też pan podjął kontakt. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, można? Słyszy się mnie? Jest pan. O, super, tak jest. Dzień dobry. Chodzi mi o to, że my, z tego co wiem, to większość symulatorów pracuje na częstotliwościach między 1 a 4 kHz i one generalnie są właśnie po to, aby, jeżeli jest możliwość taka, aby integrować dwa różne systemy pozyskiwania danych, czyli w tym momencie my pracujemy również nad urządzeniem, które wydaje nam się będzie istotne z punktu widzenia symulacji, ponieważ ta częstotliwość, o której pisałem, jest istotna z punktu widzenia integracji symulatora ze skanerami, na przykład wewnątrz czy zewnętrznymi. Na ten moment skanery mają częstotliwość w granicach między 20, 50 do 100 Hz, natomiast, czyli nie są do końca przydatne dla manipulatorów, natomiast w momencie, kiedy uzyskamy możliwości połączenia danych, które będą surowych danych na odpowiednich częstotliwościach, na których pracuje symulator, no to w tym momencie te dane można jeden do jednego przełożyć i uzyskać dużo większą możliwość jak gdyby kontroli czy odwzorowania rzeczy, które zostały zarejestrowane poprzez kamery. No tak mniej więcej to widzę, ale to może rzeczywiście po spotkaniu lepiej to omówić, dlatego że jak mówicie o symulacji różnych zabiegów, to dane, których na ten moment nie mamy, to są dane, które są związane z tak zwanymi mikroruchami zębów w 3D i one po prostu, żeby można było je zarejestrować, potrzeba częstotliwości około 1000 Hz, więc ze względu na wielkość przestrzeni, znaczy mikroruchów, które się odbywają między zębem a kością, to jest między 50-200 mikronów, w związku z tym żeby uzyskać dokładność na poziomie mikronów, trzeba by było zarejestrować ten ruch, mikroruch na poziomie 1000 sekundy, czyli innymi słowy 1000 Hz, no jednego chodzi o kiloherca. Więc stąd moje pytanie, po prostu ze względu na ten postęp związany z obrazowaniem nie tylko statycznym, czyli w 3D, ale również dynamicznym, czyli 4D, gdzie mamy 3D i kontrolę w czasie, czyli tego ruchu, jaki ten obiekt wykonuje. To jest, myślę, kluczowe dla symulatorów. Zresztą tak jest nasza intencja, żeby połączyć w przyszłości haptykę z obrazowaniem i spowodować, że technik laboratoryjny będzie miał możliwość kontroli realnych ruchów zębów w kości. Dziękuję. Dam tylko, że pan Boże pracuje w przychodni Codent, czyli to jest też pytanie od praktyka, od osoby, która faktycznie korzysta z takich rozwiązań. Tak, to była bardzo cenna uwaga, bardzo cenne też pytanie. Nad tym projektem pracował cały zespół tutaj deweloperów, także po spotkaniu oczywiście chętnie się skontaktujemy, na ten temat porozmawiamy. Także mówię, też bierzemy naszych specjalistów, bo to cały zespół nad tym pracował i myślę, że uda nam się tutaj wszystko ustalić. Proszę,
Jeżeli mogę dowiedzieć się, a to jest, jesteście firmą polską, czy to jest firma, bo ja niestety na początku nie uczestniczyłem w spotkaniu, czy to jest, gdzie się znajduje ten zespół w sensie fizycznym? Czy to jest porozrzucane po świecie ten dział R&D na przykład? Tak, my jesteśmy spółką polską, mamy siedzibę w Krakowie. Nasi deweloperzy pracują w Polsce oraz też za granicą na wschodzie. Także mamy, że tak powiem, tutaj tak skonstruowany team. Okej, okay, super. No to będziemy pewnie w kontakcie po spotkaniu, jeżeli można, to ja podam numer telefonu, to proszę o kontakt, dobrze? Oczywiście. Dziękuję, panie Boże. Ja sobie pozwolę wrócić jeszcze do pytania, które było powyżej od pana Tomasza. Jedno dotyczyło współpracy firmy Apple IT z polskimi lub zagranicznymi uczelniami. W jakim zakresie jest ta współpraca realizowana? Czy to jest zakres udostępniania sprzedaży, wynajmu sprzętu, czy zbierania feedbacku? No to chyba też częściowo na to odpowiedzieliśmy, ale jeżeli pan by mógł, panie Ignacy, jeszcze do tego nawiązać. Tak, działa to w ten sposób, że my bezpośrednio samą częścią hardware'ową się nie zajmowaliśmy. Czyli uczelnie w momencie, kiedy potrzebowały takiego sprzętu, kontaktowało się zarówno z firmą, która dostarczała sprzęt, jak i z nami, gdzie my pisaliśmy dedykowany soft. Więc to wyglądało jakby w ten sposób, że uczelnie posiadają na własność tutaj te symulatory. Jednocześnie zamawiając od razu sprzęt, my produkowaliśmy oprogramowanie. Także my dostarczamy tylko i wyłącznie soft. Część taka hardware'owa, czy taka część techniczna tych symulatorów, choć taka fizyczna, to już jest całkowicie tutaj nie nasz zakres i my nie zajmujemy się konserwacją, gwarancją samego sprzętu. My dajemy, że tak powiem, zabezpieczenie na sprzęt, utrzymujemy go, znaczy software, przepraszam, utrzymujemy go i zajmujemy się tym, aby on po prostu funkcjonował i dalej mógł się rozwijać. Pani Ania pyta, czy ta prezentacja będzie dostępna. Panie Ignacy, jeżeli mi pan tę prezentację podeśle, ja ją umieszczę na platformie współpracy razem z nagraniem tego spotkania, także myślę, że będziemy mogli te informacje udostępnić. I pani Eleonora też pyta, czy oprogramowanie musi działać na chmurze danych z AI, czy wszystko realizowane jest offline, to znaczy w czasie, jak student ćwiczy. No, and it's everything works in an offline mode, but yeah, we have ideas and plan to go to a cloud technologies. Dobrze, ja może jeszcze dodam tak trochę podsumowująco. W jaki sposób partnerzy Klasta i nie tylko mogą skorzystać z tych Państwa usług? No i też do kogo konkretnie kierują Państwa usługi, nie tylko związane z sektorem stomatologicznym? Tak naprawdę, tak jak wspomniałem na początku, zajmujemy się oprogramowaniem szytym na miarę. Także tak naprawdę mamy doświadczenie w językach takich jak Java, Python, C Sharp, .NET, JavaScript. Mamy zespół ponad 200 programistów i staramy się robić coś, tak jak wspomniałem, szyte, dedykowane dla danego klienta, dla danego oprogramowania. Doświadczenie mamy tak naprawdę duże właśnie w branży telekom, w branży medycznej, natomiast no, nie jesteśmy, że tak powiem, zamknięci na różnego rodzaju pomysły, cały czas staramy się rozwijać, polepszać swoje kompetencje. Także jeśli potrzebujecie Państwo oprogramowania w jakimkolwiek tak naprawdę sektorze, proszę się odezwać, porozmawiajmy. Myślę, że uda nam się dojść do kompromisu, porozumienia, że tak powiem, i znajdziemy optymalne rozwiązanie tutaj dla każdego. Pan Błażej jeszcze też technicznie dodaje pytanie, ile jest stopni swobody w manipulatorze aktywnych, chyba pasywnym, aktywnym. Nie jestem pewien. Jedno i drugie. Jedno i drugie. 6 lub 3, czy 7. Każdy manipulator się oznacza jakimiś stopniami swobody, ile mają możliwości w swoim symulatorze. Stepan, proszę tutaj o pomoc. Say it as I can see it and it's not really clear question for me. What does it mean? Jaką kontrolę macie nad ruchem, który wykonujecie w przestrzeni? Czyli po prostu możecie tylko zrobić to ruchy translacji, czy też te obrotu, czy to jest połączone też z feedbackiem, jeżeli chodzi o nacisk siły, wtedy jest 7 stopień swobody. Jak to wygląda? Well, it looks like first of all, there is some server
computer, where this some kind of a translation or creating of in set of in. Could you please mute your microphone? Okay. I would like to know if there's a, how much degree of freedom do you have to control with your simulator. Means it's like a, you have a free translation and free rotation and also the feedback of the force, or just it's only translation or rotation. How does it look like with your simulator? First of all, it's about creating of 3D models, and this 3D model is uploaded into a simulator. Then any student that is actually on a particular session or exam, I don't know, so, just get some task and actually it's, I don't know how to call it, drill, for example, rotate it in different ways, drill it, then teacher looks how perfectly job is done, how perfectly task executed, and then give some mark to student. Okay, thank you. Dziękuję bardzo. Actually, student can do everything with the 3D model. Yeah, okay. But they have the control of the touch, I mean, with like a touch X, for example, from the GOM simulator. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Dziękuję, panie Bożeju. Kilka takich technicznych pytań na koniec jeszcze pojawiło. Panie Ignacy, myślę, że będziemy się powolutku zbliżać do końca. A jeszcze tak też trochę podsumowując, zapytam, czy no właśnie sztuczna inteligencja pojawia się teraz w większości rozwiązań i to pewnie pozostanie standardem. Czy też według pana, no ta sztuczna inteligencja, czy ona również będzie no, takim standardem, jeżeli chodzi o Państwa inne rozwiązania, o Państwa inne projekty, w jakim stopniu będzie ona mogła ułatwić nie tylko edukację studentów, ale też pracę lekarzom w szpitalach? Tak, wydaje mi się, że teraz wszystko idzie w kierunku sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. My również staramy się bardzo rozwijać w tym obszarze. Jeśli chodzi o pracę, że tak powiem, codzienną ze sztuczną inteligencją, wystarczy spojrzeć, jaką rewolucję na rynku zrobił sam ChatGPT i jak wiele branż wspiera na co dzień tak naprawdę. Czy to branża programistyczna, czy to jest kwestia dziennikarstwa, czy to jest kwestia też medyczna. Tak naprawdę odpowiada praktycznie na każde pytanie, a to jest urządzenie, które jest dostępne dla każdego za darmo. Więc w momencie, kiedy wchodzą rozwiązania, które są bardzo zaawansowane i kosztują ogromne pieniądze, one naprawdę tak naprawdę modernizują ten rynek i powodują to, że odciążają pracę lekarzy, pracę wielu osób, więc tak, uważam, że to jest przyszłość. My się w tym obszarze cały czas rozwijamy, cały czas szkolimy naszą kadrę, pozyskujemy nowych pracowników i uważamy, że po prostu ku temu teraz świat zmierza, czyli sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe. Najbliższe lata na pewno będą z tym związane. Na ten moment zrealizowali już Państwo ponad 100 projektów, może nawet więcej, dla klientów z Polski i zagranicy. Jeszcze chciałem do tego nawiązać, czy pojawił się też jakiś taki projekt, który był dla Państwa szczególnie dużym wyzwaniem? Czy może Pan coś opowiedzieć o takim projekcie? Czy może to był akurat ten projekt związany z SimoDent? Tak, to był jeden z takich ciekawszych projektów, natomiast współpracujemy też, teraz właśnie mamy umowę, że tak powiem, mogę zdradzić nazwy, natomiast z największą albo z jedną z największych firm z branży telekom na świecie i tak naprawdę bardzo duża część naszego zespołu pracuje regularnie przez lata, realizując bardzo ciekawe projekty właśnie z tej dziedziny. Także też bardzo chętnie tutaj ewentualnie w innej prezentacji uchylę rąbkę tajemnicy, natomiast jako tako klienta zdradzić bezpośrednio nie mogę niestety. To, tak jak mówię, to jest bardzo duża korporacja, jedna z największych na świecie, że tak powiem, w branży telekom i gdzieś tam umowa nie zabrania wykorzystania nazwy. Panie Ignacy, bardzo Panie dziękuję za tę prezentację. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na te pytania. Moim Państwa gościem był Ignacy Chęciński, Sales Manager, oraz Stefan Dunkowicz, jeżeli dobrze zapisałem, tak, specjalista techniczny z Prima Polki, ale widzę, że jeszcze pojawiło się jedno pytanie na koniec. Pan Jakub Knurek. Bardzo proszę. Halo, halo.
Jeżeli nie, to ja mam pytanie, jeśli mogę. Jasne, proszę. Bo tak dzisiaj tak... Sorry, that was question. No, could you please repeat that question? I'm totally missing. Not a question yet, sorry. But can I go on? Yes, please. Okay. I have this question about the business model, but that's kind of secondary. I'm now more interested in the certification. So what is required or needed for your product to get a regulatory clearance and be able to offer this to clients, to the university you mentioned or other? I think... me and Ignacy will not give you a question response on that because of certification. Certification is completely lies on the hands of owner of the simulator. So we actually do not have. Okay, so you are kind of subcontractor in fact in this process. Yeah. Okay. And do you know any details about this? Certification or regulatory challenges around? Not really. That is some close information that is kept in on our client. Okay, got it. So speaking about the client, is the client then the hardware company, in fact, and the medical university is just a user? What is the model behind really? Because I'm puzzled with this. I cannot say that they just hardware company. They're actually hardware and software company. So they built entire. Yeah. Okay. Well, whatever. I mean, there is a commercial provider of the system as such, and Apple is subcontractor of this provider, yes, delivering software solutions, yes, and not really dealing with the certification, the yes, sales, the business model behind, anything like that. Correct. Okay. That's very helpful to know. Thank you. Dziękuję, Dominik, za to pytanie. Czy jeszcze jakieś pytania może Państwo mają do naszych gości? Pan Jakub, który miał pytanie, widzę, że znikł. Może ma jakieś problemy z połączeniem. Dobrze. Ja w takim razie dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Z firmą Apple IT mogą się Państwo skontaktować oczywiście poprzez platformę współpracy, gdzie zarówno jest Pan Ignacy, jest Pan Paweł, jest Pani Olga, jest jedna oferta współpracy oraz 3 projekty. Warto zwrócić uwagę na te projekty, które są realizowane w tym momencie. Warto do nich nawiązać. Warto też nawiązać kontakt z firmą Apple IT bezpośrednio poprzez platformę współpracy oraz bezpośrednio poprzez kontakt do pana Ignacego Chęcińskiego. Nagranie i prezentacja z tego spotkania będą właśnie na platformie współpracy. Będzie też informacja u nas na stronie lifescience.pl. A my w przyszłym tygodniu spotykamy się ponownie o godzinie 9. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, jak to się stało, że powstała firma Orteo 3D, czyli producent hybrydowych Orty stworzonych w technologii właśnie 3D. Spotkanie będzie się online, natomiast my będziemy gościć firmy Orteo i te spotkanie będzie prowadził Kazimierz Murzyn. Zachęcam, żeby nas siedzieć na social mediach, żeby siedzieć na stronie internetową. Kilka też wydarzeń pojawi się niedługo. Będzie też takie spotkanie z grupy Business and Talent Development dotyczące dotacji, ale o tym już niedługo na naszej stronie. Ono się odbędzie też na początku lutego. Raz jeszcze dziękuję naszym gościom, pan Ignacy, pan Stefan z firmy Apple IT. Dziękuję Państwu za udział i życzę spokojnego czwartku, dobrego piątku i udanego weekendu. Dzięki. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.